Żony? Jak tylko wyzdrowieje, wezmą rozwód. Przejdziemy się? Nie mam ochoty. Jesteś taka sama jak ja. Jeśli macie się kłócić, to sobie pójdę. Przepraszam, jestem zdenerwowana. Wracam do pracy. Kiedyś robiłaś to z przyjemnością. Co się stało? Coś cię złości? Nie. Ciao, Paolo. Mam wyrzuty sumienia. Mama przewróciła się przeze mnie. Nie obwiniaj się, to nic nie da. Nic się jej nie stało. Pójdź do niej. Muszę się czegoś napić. Co? Nie wolno mi? Gerardo? O 13:50. Gerardo? Źle się czujesz? Fernanda mówiła, że zasłabłeś. Już po wszystkim. To był rodzaj stanu lękowego. Właśnie mówiłam Martinowi, że musisz odpocząć. Inaczej zwolnię cię z pracy. Wiem, że troszczysz się o mnie, ale czułbym się jeszcze gorzej. W pracy przynajmniej mam z kim rozmawiać. Czuję się potrzebny. Dlaczego nie wyjedziesz z Martinem i Fernandą? Con Fernanda? Tak, powinniście się lepiej poznać. Taka podróż to doskonała okazja. To nie najlepszy pomysł. Zresztą teraz nie jestem zbyt towarzyski. Poza tym Fernanda mnie nienawidzi. Nieprawda. Martwi się o ciebie. Mówiła, że się kłóciliście, a potem mnie przeprosiła. To już postęp. Jest bardzo zmartwiony. Pewnie opowiadał ci o swoich kłopotach. Co nieco. Musi wyjechać. Tak. Powiedziałam mu, że powinien być przy chorej matce. Przecież nie mogę prosić go, żeby został ze mną. Mówiliście o mnie? Co tak nagle umilkliście? Ukrywacie coś przede mną? Rozmawialiśmy o twojej podróży i twoich wątpliwościach. Pytała, co o tym sądzę. Mówiła, że nie może wymagać, żebyś z nią został. No tak. Zapewne radziłeś mu, żeby wyjechał jak najszybciej. Nie. Wręcz przeciwnie. Margarita prosiła, żebyśmy zajęli się panią. Posadzimy ją na wózku. Nie powinna za długo leżeć. Skończyłem. Odprowadzę pana. Musimy ją posadzić. Niech zaczeka. Może nas zobaczyć. Chyba coś kojarzy. No dobra. Przedstawiam ci Sandrę. To twoja dziewczyna? Pobieramy się. Dlatego przyszliśmy do Pabla. Nie ma go. Wyszedł.
Zaczekajcie, wkrótce wróci. Zagrasz z nami? Brakuje nam jednego. Zapytaj Sandrę. Muszę się jej słuchać. Tylko chwilę. Dobrze. Zobaczymy, jak grasz. Nie przebierzesz się? Zaraz coś znajdziemy. Tutaj lepiej? Nie bądź namolny. O co ci chodzi? Nie chcesz tego zrobić w łóżku państwa? Oszalałeś? Zostaw mnie. Zaraz wróci panna Erika. Przesuń panią. Ktoś mógłby wejść i wpaść na nią. No już, pośpiesz się. Tak lepiej? Przekręć ją, nie chcę, żeby się gapiła. Coś jeszcze? Nie. Czego szukasz? Nigdy nie wiadomo. Jakieś błyskotki, jakieś pieniążki. Żartujesz. Tak. Renzo jest dorosły i wie, co ma robić. W tym wypadku nie ma wielkiego wyboru. Gdyby twoja matka była chora, zrobiłbyś to samo. Tak. Idę, pacjenci czekają. Kiedy wyjeżdżasz? Jeszcze nie wiem. Co mu jest? Ma problemy z Milagros i wyżywa się na mnie. Chcesz łyskacza? Nie. Przestań zachowywać się jak księżulo. Daj. Co robisz? Oddawaj. Przykro mi, nie pozwolę, żebyś robiła sobie krzywdę. Przestań się wtrącać do mojego życia i pilnować mnie jak jakąś wariatkę. Nie jestem moją matką, nie jestem szalona. To ty jesteś stuknięty, bo masz na mnie ochotę. Co się stało? Bardzo przeżywa chorobę matki. Przykro mi, że musiałem to zrobić. To dobry sposób na histerię. Zostawcie mnie. Nie jestem szalona jak moja matka. Twoja mama nie jest szalona. Daj mi coś na nerwy. Nie chcę. Spokój się. Słuchaj się pielęgniarki i weź lekarstwo. Dobrze ci zrobi. Myślisz, że pani nie wróci do zdrowia? Jak mawiała Margarita, kto ma wisieć, nie utonie. Jeśli pani wyzdrowieje, nie wybaczę sobie tego, co zrobiłam. Wciąż o tym myślisz? Przeszukałam cały dom, nawet szuflady Margarity. Na próżno. Ale pani jest chora i bez forsy, więc kogo to może obchodzić? Gliniarze. Ale oni nie zapłacą. Chyba, że żyje ktoś z rodziny Chavarria. Skąd wiesz o rodzinie Chavarria? Masz. Osoba chora na depresję źle wpływa na całą rodzinę. Nic dziwnego, że jesteś roztrzęsiona. To raczej obojętność byłaby nienormalna. Mam odejść? Nie, zostań.
Jest pan księdzem? Gdyby zdjął koloratkę, wyglądałby zupełnie normalnie. Nie nudziłaś się? Skąd? Dobrze grasz. Kłamczucha. Przebiera się i jedziemy na zakupy. Szkoda, że Pablo nie przyszedł. Wrócimy tu jutro. Od początku byłem szczery. Przypadek pańskiej żony jest dość trudny. Mówiąc szczerze, nie wiem, jak ją leczyć, ale lekarstwa wydają się właściwe. Tyle, że nie widać poprawy. I to mnie właśnie martwi. Przy tych dawkach środków antydepresyjnych powinna czuć się lepiej. No cóż, cierpliwości. Jutro ją odwiedzę. Mañana o pasado mañana. ¿Está de acuerdo? De acuerdo. Señor Muñoz, gracias. Hasta la vista. Hasta la vista. Ty mi o nich mówiłaś. Nigdy nie wymieniłam tego nazwiska. Opowiadając treść listów, wspomniałaś o rodzinie Chavarria. Nie. Po prostu nie pamiętasz. Masz kiepską pamięć. Przypomnę ci, kiedy to było. W moim pokoju, zaraz po tym, jak kłamiesz. Kiedy jesteś ze mną w łóżku, zapominasz o Bożym świecie. Opuszcza cię wstyd, zachowujesz się jak kocica w marcu i pleciesz trzy po trzy. Dokąd idziesz? Jeśli zaraz nie wyjdziemy, nie zdążymy odebrać przesyłki od Juanita. Mamy opóźnienie. Nie mogę zostawić Margarity i Makareny. Damy sobie radę. Widzisz, twoja asystentka się zgadza. Ktoś umarł, czy co? Co się stało? Lukrecja upadła i zrobiło się zamieszanie. Co się stało mojej mamie? Nic, wszystko w porządku. Gdzie wujek Benjamin? Rozmawia z doktorem Vergarą. Muszę już iść. W razie czego odwiedź mnie na plebanii. Ciao, Milagros. Wpadnę kiedyś. Dawno nie rozmawialiśmy. Kiedy tylko zechcesz. Dziękuję, że wspierasz nas w trudnych chwilach. Pożegnam się tylko z Makareną. Jest w kuchni. Pójdę z tobą. Muszę podać lekarstwo pani Lukrecji. Erika... Chciałabym, żebyś opiekowała się Lukrecją kilka dni dłużej. Tym bardziej po tym, co się dziś stało. Będziesz mogła? Nie wiem. Muszę omówić to z szefem. Zadzwonię do szpitala. Odprowadzę cię.